Cześć, witam Was na kanale Perfumolog. Ja mam na imię Miłosz. Dzisiejszy odcinek będzie trochę nietypowy. Nie zamierzam dzisiaj opowiadać o perfumach. Dzisiejszy odcinek to odpowiedź na pytania widzów. Kilka osób zapytało mnie, czy mógłbym nagrać materiał, w którym pokazałbym, jak sporządzam dekanty perfum. Dlatego też dzisiaj właśnie taki materiał chciałbym Wam zaprezentować. Zanim jednak zaczniemy, chciałbym Was zachęcić do zapoznania się z ofertą sklepu zapachniści.pl, który jest partnerem mojego kanału. Znajdziecie tam spory wybór perfum w postaci odlewek, dekantów o przeróżnych pojemnościach, ale nie tylko, ponieważ sklep posiada w swojej ofercie również niepełne flakony. Dlatego też, jeżeli chcielibyście przetestować perfumy bez konieczności wydawania pieniędzy na pełny flakon, to uważam, że jest to dobre miejsce. Link do sklepu zostawię Wam w opisie pod filmem. A wracając do materiału, nie będzie to długi film. Pokażę Wam trzy sposoby, jak sporządzić odlewkę perfum. Początkowo chciałem to nakręcić w takiej formie, abyście widzieli dokładnie krok po kroku, co robię. Może z widokiem na stół, tak aby było widać moje ręce. Natomiast wydaje mi się, że nie ma takiej potrzeby, ponieważ sporządzanie dekantów to nie jest jakaś super skomplikowana operacja, więc jeżeli pokażę Wam w powietrzu, jak należy to zrobić, to wydaje mi się, że taki materiał będzie wystarczający. Jestem pewien, że po tym filmie każdy z Was, kto chciałby sporządzić swój dekant, będzie w stanie to zrobić. Jak wspominałem, nie jest to coś skomplikowanego. Bardziej chodzi mi o to, aby pokazać Wam materiały, których najlepiej użyć, aby ułatwić sobie życie, aby proces ten był łatwy i przyjemny. Zacznijmy od najprostszego sposobu. Jest to sposób, który ja praktykuję najczęściej, ale to głównie dlatego, że większość moich odlewek dekantów to takie małe, 2 ml próbki, którymi wymieniam się z innymi osobami, i gdy potrzebuję tak niewielką ilość płynu, to najprostszym sposobem jest po prostu odpsikanie płynu z flakonu. I jest to sposób najprostszy, wydaje mi się, że najszybszy, ale który sprawdza się jedynie, jeżeli chcecie przepsikać niewielką ilość płynu, w tym przypadku 2 ml. Problem zaczyna się, gdy chcecie odlać większą ilość perfum, tak jak w tym przypadku 10 ml. Gdybym chciał przepsikać z oryginalnego flakonu do takiego naczynia o pojemności 10 ml, to zajęłoby mi to naprawdę sporo czasu, a poza tym wydaje mi się, że nie jest to efektywne. Psikając przez naciśnięcie atomizera, wydaje mi się, że sporo chmurek po prostu leci w powietrze. Chyba nikt nie lubi marnować swoich perfum, dlatego pokażę Wam dwie metody, które lepiej sprawdzą się w przypadku takim, kiedy chcecie zrobić większą odlewkę niż takie małe sampelki 2 ml. Do pierwszej metody będziecie potrzebować strzykawki oraz igieł. Ja tutaj posiadam dwie, nie wiem, czy to widać. Jedna jest różowa, druga żółta. Kolory odpowiadają średnicy igły. Jedna to 0,9 mm, druga 1,2. Atomizery w perfumach posiadają różną średnicę, ale wydaje mi się, że uzbrojeni w igły o takiej średnicy będziecie w stanie dopasować się do większości perfum. Już pokażę Wam, co teraz powinniście zrobić. Jedyne, co musicie zrobić, to uciąć igłę mniej więcej na takiej długości. Mam nadzieję, że to widać. Ta stal jest bardzo krucha. Możecie ją zgiąć raz, drugi i ona dość szybko pęka. Można do tego również użyć narzędzia. I uzbrojeni w taki przyrząd bierzecie flakon, ściągacie kapturek od atomizera. To schodzi naprawdę w łatwy sposób. I wkładacie igłę w rurkę od atomizera. Wygląda to w taki sposób. I teraz jedyne, co musicie zrobić, to pompować strzykawkę, trzymając za korpus, nie za tłok, tylko za korpus. Trzymając, wciskacie i płyn dość szybko uzupełnia się w strzykawce i to wszystko. Sposób ten posiada jednak swoje wady. Po pierwsze, musicie posiadać parę igieł, tak aby dopasować się do średnicy rurki w atomizerze od perfum. Igła użyta do sporządzania dekantu jest jednorazowa i chyba nie muszę tego tłumaczyć. Nie będziecie odlewać innych perfum tą samą igłą, więc aby robić dekanty tym sposobem, potrzebujecie spory zapas igieł. Poza tym nie bardzo podoba mi się sposób, gdzie wkładamy coś do atomizera, do rurki. W taki sposób możemy uszkodzić cały mechanizm, jeżeli niewłaściwie dobierzemy średnicę igły. Dlatego pokażę Wam teraz trzecią metodę, która moim zdaniem jest najlepsza i najbardziej bezpieczna. Podpatrzyłem ją całkiem niedawno, sam ją stosuję. Jedyne, co do niej potrzebujecie, to strzykawka, tak jak w poprzedniej metodzie, oraz takie coś. Wygląda to groźnie, a brzmi jeszcze groźniej, bo jest to przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, ale jak pójdziecie do apteki i powiecie pani w okienku,
że chcecie przyrząd do kroplówek, to właśnie dostaniecie coś takiego. Jak to wygląda? Jest to po prostu gumowa rurka, która posłuży Wam na wiele odlewek. Po prostu będziemy obcinać wężyk z silikonu, który założymy na strzykawkę. Już Wam pokażę, jak to wygląda. Jeżeli już utniemy interesującą nas długość gumy, w tym przypadku około 1 cm, nakładamy ją na końcówkę strzykawki. Ona jest dość rozciągliwa. Robi się to w bardzo prosty sposób. Zobaczcie, tak powinno to wyglądać. I dlaczego mówię, że jest to najlepszy, najbardziej bezpieczny sposób? Dlatego, że nie wkładamy tego w głąb rurki od atomizera perfum, tylko nakładamy na rurkę. Dlatego nie ma ryzyka, że coś uszkodzimy. I teraz tak, ciężko będzie mi pokazać to w powietrzu, ale zobaczcie. Nakładamy to na tą rurkę białą od perfum w taki sposób. I tak samo jak w poprzednim przypadku, nie naciskamy na tłok, tylko na korpus. Po prostu pompujemy płyn. Będzie mi ciężko to pokazać w powietrzu. Pokażę Wam tylko ruch. W jaki sposób to robimy? Po prostu pompujemy, trzymając za korpus. Jak widzicie, przybywa płynu. I to całkiem szybko. Nie ma ryzyka, że uszkodzimy atomizer w perfumach. Za chwilę Wam pokażę większą ilość odlanego płynu. Tylko po prostu ciężko mi to zrobić w powietrzu. Naciskamy parę razy. Zobaczcie sami. Jest to oczywiście mała strzykawka. Nacisnąłem ją dosłownie parę razy, ale uważam, że jest to świetna metoda. Wystarczy kawałeczek silikonu z przyrządu do kroplówek i możecie odlać dowolną ilość płynu w naprawdę krótkim czasie. Spróbujcie sami, metoda jest naprawdę prosta. Taki wężyk podejrzewam, że starczy mi na pół życia. Nie wiem, jakiej on jest długości, ale biorąc pod uwagę, że na każdą odlewkę potrzebujemy około 1 cm, no to przypuszczam, że jest to nie do zużycia. Nie potrzebujecie żadnych igieł o różnych średnicach, nie musicie nic pchać w atomizer, dlatego też uważam, że jest to najlepsza metoda. Mam nadzieję, że materiał ten okaże się dla Was pomocny. Jeżeli tak, zostawcie proszę łapkę w górę dla lepszego zasięgu filmu, a ja się już z Wami żegnam i zapraszam Was na kolejne publikacje. Do następnego razu. Cześć!